Moi drodzy, dziś Wielką Sobotę chciałem Was zaprosić tutaj na cmentarz. Chcemy przeżywać wspólnie spoczynek Pana Jezusa w grobie po śmierci, Wielki Piątek na krzyżu. Słowo, którym chcę Was tu na cmentarzu dziś przywitać, zapisane jest w Księdze proroka Jeremiasza w 14 rozdziale, 7 wersecie. Chociaż nasze winy świadczą przeciwko nam, uczyń, o Panie, jak Ci każe Twoje imię. A w pierwszym liście Piotra, w 2 rozdziale i 24 wersecie czytamy: Chrystus grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli. Znamy doskonale werset z Pisma Świętego, który mówi: zapłatą za grzech jest śmierć. Dlatego nasze ciało jest śmiertelne. Każda z nas ma wyznaczony czas swojego życia, czas pielgrzymowania tu na tej ziemi. Ten czas miał wyznaczony również ten, który był bez grzechu, ale który nasze grzechy wziął na siebie i dlatego teraz spoczywa w grobie. Gdy idziemy na pogrzeb, ubieramy się zwykle na czarno, w ciemne stroje. Gdy stoimy wokół otwartej jeszcze mogiły, stoimy jako żałobnicy, którzy przeżywają odejście kogoś bardzo bliskiego i kogoś szczególnego, kogoś, kogo bardzo będzie nam brakowało w naszych domach. Ale wyjątkiem pośród tych, którzy stoją na ciemno ubrani na pogrzebach, wyjątkiem są zwykle dzieci, bo dzieci nie posiadają dużej ilości ciemnych ubrań, ciemnych koszul, ciemnych spodni, ciemnych kurtek. Dzieci wśród tej rzeszy żałobników, którzy stoją na pogrzebie, odznaczają się jako kolorowe punkty. I one są tą nadzieją, nadzieją, którą Pan Bóg nam daje, że będą kolejne pokolenia, które będą przychodziły na tę ziemię, aby uwielbiać naszego wspaniałego Boga. Naszą nadzieją jest Jezus Chrystus. Chcemy za Nim pójść, chcemy do Niego się zwrócić, chcemy Jemu powierzyć nasze życie po to, aby odnowił nas, po to, aby wzbudził nas z martwych, tak jak On z martwych stał już w wielkanocny poranek. Chrystus chce, abyśmy obumarłszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Mamy tu na cmentarzu pozostawić nasze stare życie i pójść do nowego, razem z Nim, podążając za Nim. Błogosławionej Wielkiej Soboty.